Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj znowu przeniesiemy się w świat PRL-u, ponieważ dzisiaj będę Wam opowiadać o niesamowitej gwieździe tamtych czasów, czyli Marcie Lipińskiej. No i właśnie, młodsze pokolenie, które mnie ogląda, na pewno kojarzy tę aktorkę z Miodowych lat. Tam była przecież tą właśnie złośliwą teściową, no a to najmłodsze pokolenie, które mnie ogląda, myślę, że na pewno kojarzy Martę jako Michałową z Rancha. No i to jest bardzo ciekawe, czy Wy sobie zdajecie sprawę z tego, że ta Michałowa z Rancha, która teraz przecież pomaga księdzu proboszczowi, ta w swoich młodzieńczych latach była pierwszą naczelną łamaczką serc, jeżeli chodzi o środowisko aktorskie? No, serio. Działo się dużo i myślę, że w tym odcinku też będzie się dużo działo, dlatego na pewno warto ze mną zostać do samego końca. A co jeszcze warto? Na pewno czytać książki. No i w związku z tym mam dzisiaj dla Was kolejną propozycję, bo dawno z niczym do Was nie przychodziłam. A dzisiejsza propozycja to kryminał, coś co taki bardziej dreszczyk grozy nam wprowadzi podczas czytania. No i oczywiście Adrian Bednarek, czyli autor, który jest sprawdzony w pisaniu tego typu książek. Ma ich na koncie sporo i wszystkie były naprawdę z fajnymi recenzjami. I dlatego polecam Wam najnowszą, Córeczki, która dopiero co trafiła do księgarń. No i oczywiście tradycyjnie może być Wasza, jeżeli odwiedzicie mnie na Instagramie, więc już teraz Was tam zapraszam pod najnowszym zdjęciem. Wszystkiego się dowiecie. A o co chodzi w tej książce? Oczywiście jest tutaj tajemnica i ta tajemnica tym razem połączy dwie kobiety, które w teorii nie mają ze sobą nic wspólnego, ale jak przekonuje nas autor, czasem wspólna tajemnica łączy bardziej niż więzy krwi. Brzmi ciekawie? Zdecydowanie. No więc co? Najpierw Instagram, a potem lecimy dalej z odcinkiem. Albo odwrotnie, jak wolicie. Link do książki macie w opisie. Marta Lipińska to aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna i radiowa. Tak jak Wam powiedziałam, teraz najczęściej nazywana jest Michałową, ale pierwszy raz widzowie dowiedzieli się o niej dużo, dużo wcześniej, kiedy wystąpiła w Głosie z tamtego świata, Piekle i niebie, Salcie. Dla słuchaczy Polskiego Radia też oczywiście jest to postać kultowa, ponieważ wcielała się w Elizę z bardzo popularnego słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku. Od ponad 50 lat związana z jedną sceną, Teatrem Współczesnym w Warszawie. Urodziła się 14 maja 1940 roku w Borysławiu koło Lwowa. Po śmierci jej ojca domu Lipińskich się nie przelewało. Dlatego też nastoletnia Marta wychowywała się w otoczeniu kobiet, mamy, babci. No i tak naprawdę jej mama bohatersko, jak wiele kobiet zresztą w takich sytuacjach, starała się łączyć koniec z końcem, dlatego bardzo dużo pracowała w ciągu dnia w urzędzie, a wieczorami robiła na zamówienie torty, które zresztą Marta pomagała jej dystrybuować. Zahartowały mnie tamte lata, surowość mamy umocniła mnie, mówiła aktorka w wywiadzie dla Twojego stylu. Marta ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Warszawie. No i dzisiaj pewnie wiele dziewczyn mówi: wow, dostałem się do szkoły teatralnej, mamo, tato, ekstra. No a jej mama nie wiem, czy się przejęła, czy nie, trudno mi to interpretować, bo skwitowała to tylko zdaniem: no i problem z głowy. Ale Marta Lipińska chyba była stworzona do tego zawodu, bo sukces przyszedł wyjątkowo szybko. Często Wam mówię, że aktorki muszą się naprawdę natrudzić, że początki nie są łatwe, a tutaj poszło jak z płatka i właściwie od razu był sukces na deskach teatralnych. Widzowie zachwycali się jej urodą, profesorowie się zachwycali jej kunsztem aktorskim, a krytyka też ją kochała. I bardzo szybko pojawił się też Teatr Telewizji, który w tamtym czasie był takim programem, w którym najszybciej można było zrobić taką karierę, jeżeli chodzi o popularność wśród publiczności, takiej szeroko rozumianej. Od 1963 roku związana jest z Teatrem Współczesnym, jak już Wam powiedziałam, w którym zadebiutowała docenioną przez publiczność i krytyków rolą Iriny w Trzech Siostrach. I faktycznie widzowie oprócz jej talentu doceniali bardzo, ale to bardzo jej urodę. Mówili, że ma w sobie to coś. I dla aktorki był to komplement, ale przede wszystkim wielki szok, bo sama uważała się za taką przeciętniarę, jakbyśmy to mogli powiedzieć. Dziewczynę, która po prostu może i nie jest brzydka, ale żeby się tak od razu wyróżniała, to nie za bardzo. Byłam strasznie chuda, a wtedy to nie była zaleta, do tego ten mój mysi ogonek. Byłam też niedojrzała i nieświadoma swojej osoby, ale w szkole powoli dojrzewałam, wspominała. W
1977 wcieliła się w Helenę w serialu na podstawie powieści Bolesława Prusa Lalka. W Nadniemnem wcieliła się w hipochondryczkę Emilię. Ta rola bardzo długo pozostała w pamięci widzów. No i oczywiście te słowa: kocham pana, panie Sułku, ja nie potrafię tego robić tak dobrze, jak robiła to Marta. No bo przecież z bezgranicznym oddaniem w takim słynnym cyklu słuchowisk radiowych zwracała się tak do Krzysztofa Kowalewskiego, który tam odgrywał obiekt jej westchnień. No i trzeba przyznać, że była w tej roli bardzo autentyczna, ale sama przyznawała, że w swoim życiu, nie mogłaby się właśnie tak zwracać do mężczyzny, który jeszcze na dodatek traktował ją, jak ją traktował. Pewnie dobrze pamiętacie. Nigdy nie pozwoliłabym traktować się tak mężczyźnie. Wiele lat później, zresztą jako ciekawostkę wam powiem, oczywiście już w trochę innej formie, wróciła do radia i robiła razem z Rafałem Bryndalem rozmowy rolowane. W Radiu Z oczywiście. Ale wróćmy do tego teatru telewizji, no bo powiedziałam wam, że kariera była szeroka, ale no cóż, uwielbiali ją przede wszystkim mężczyźni. No i bardzo duża była jej popularność. To była taka aktorka, która już wtedy od początku dzięki teatrowi telewizji miała nazwisko, tak można powiedzieć. Po prostu jej nazwisko było rozpoznawalne. Sama aktorka wspominała zresztą, że to uwielbienie męskiej widowni czasem aż było przerażające, bo mieli takie półeczki, na których chowano listy dla gwiazd, które przyszły od fanów, i u niej ta półka po prostu aż się przesypywała, to się wszystko nie mieściło, bo tylu mężczyzn chciało do niej napisać. Lubiłam to, ale wyznaczałam granice. Byłam monogamiczna, dodała w wywiadzie dla Super Expressu. No i właśnie, przejdźmy do tego łamania męskich serc, bo tak wam zajawiłam na początku, a teraz trochę mniej na ten temat mówię, więc pora powiedzieć, dlaczego tak było. Andrzej Łapicki wspominał, że gdy grał z nią w rodeo, przy każdym przedstawieniu oglądał z ukontentowaniem jej nagi biust. Romansowała m.in. z Tadeuszem Łomnickim. Jednak jej pierwszy mąż, Krzysztof Winiewicz, zawrócił jej w głowie tak szybko, że zdecydowała się na ślub dość szybko. Po pierwsze, nie chodzili ze sobą jakoś długo, a po drugie, była na trzecim roku studiów i wtedy w akademickim towarzystwie nie było to tak popularne. Jeśli już ktoś się hajtał, to raczej zaraz po studiach niż w trakcie. Jak sama mówi, wcześniej sporo randkowała, w szkole teatralnej się wyszalała i nawet wspominała, że bywały o nią bójki. Krążyły powieści, jak te dwaj amanci pobili się o to, kto będzie trzymał mój szal. Na szczęście nie doszło do rozlewu krwi. No ale co w takim razie miał w sobie Krzysztof, że był w stanie przekonać tę piękną dziewczynę, do której wręcz ustawiały się kolejki, by za niego wyszła? No, po pierwsze miał trochę szczęścia, a po drugie akurat dobrze się złożyło, bo Marta nie chciała już nocować w domu. Na trzecim roku zdecydowałam się wyjść za mąż, żeby wreszcie móc nie wracać do domu na noc, wyznała kiedyś ze śmiechem. Ale to wcale nie było tak, że wybranek był jej obojętny. Oczarowały go jego inteligencja, dobre maniery i to, że się o nią starał w sposób nienachalny, ale bardzo interesujący. Dobrze, ale wróćmy do tych romansów, bo pokrótce powiedziałam o Tadeuszu Łomnickim, z którym wdała się w przelotny, lecz niezwykle głośny romans. A wracam do tego dlatego, że ten romans odbył się, kiedy Marta była już zamężna. No i faktycznie o tym romansie plotkowało całe środowisko. Bardzo dużo się na ten temat mówiło, no a nieobecność męża, bardzo częsta, która wynikała z jego zawodu, sprzyjała temu uczuciu. Mimo silnej zażyłości ten związek nie przetrwał i oboje nie zdecydowali się rozstać ze swoimi partnerami. Natomiast pozostawali ze sobą w sympatii, kiedy Tadeusz zmarł w 1992 roku. Aktorka wzięła udział w audycji radiowej poświęconej jego pamięci. Prosiła, by zapowiadano ją jako ukochaną aktorkę Tadeusza Łomnickiego. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Kilka lat później Lipińska poznaje Macieja Englerta. No i tutaj od razu było wiadomo, że małżeństwo nie przetrwa, bo po prostu Maciej zawrócił dziewczynie w głowie od razu. Sama mówiła, że zabiegał o nią, ale robił to bardzo subtelnie. Była w nim jakaś tajemnica, intrygująca mroczność. Aktorka rozwiodła się i zamieszkała z reżyserem. Kiedy Maciej pojawił się jeszcze w trakcie swojego studiowania reżyserii w teatrze, ja byłam już aktorką z nazwiskiem po wielu sukcesach. Dopiero po jakimś czasie zapaliło się nad nami światełko.
Kiedy uczucie się pojawiło, nie dało się już go powstrzymywać. Choć byłam mężatką, nie myślałam o konsekwencjach. Marta mówiła, że jeszcze starała się zatrzymać to uczucie, ale bezskutecznie. Nikt nie dawał naszemu związkowi cienia szansy. Wszyscy uważali, że zbyt wiele nas dzieli. Jednak nas nic nie mogło powstrzymać. Kochaliśmy się do szaleństwa. Dziś można powiedzieć, że to była miłość na całe życie. Opowiadał tym razem Englert w jednym z wywiadów. Od tamtej pory są nierozłączni i przez ponad 50 lat małżeństwa stworzyli świetny dom dla swoich dzieci. Wiele osób takiej relacji im zazdrości, zresztą sama pani Marta mówiła, że jej zdaniem znalazła receptę na szczęście, której po prostu trzeba przestrzegać i wtedy wszystko idzie jak z płatka, ale oczywiście muszą tej recepty chcieć przestrzegać dwie strony. Myślę, że w związku najważniejsze jest zaufanie, odpowiedzialność i podziw. Ja podziwiam mojego męża za to, że jest prawdziwym mężczyzną, prawdziwym człowiekiem, a do tego świetnym reżyserem. No i oczywiście naturalną koleją rzeczy na świecie później pojawiły się dzieci. Ale wielokrotnie opowiadałam Wam o aktorkach, które tak naprawdę nie kochały nikogo ani niczego w swoim życiu bardziej niż teatr, kino. U pani Marty było inaczej. Ona powiedziała, że jednak rodzina była dla niej zawsze najważniejsza. Macierzyństwo zdarzyło się w dobrym momencie, byłam już po 30, zdążyłam się wyszaleć i niczego nie żałowałam. W obu ciążach czułam się znakomicie, grałam niemal do samego porodu, potem błyskawicznie wracałam do pracy. Para doczekała się dzieci, Anny i Michała, które teraz w dorosłym życiu również związane są ze sztuką, z teatrem, z filmem. Anna jest kostiumologiem, a Michał operatorem filmowym i partnerem Maji Ostaszewskiej. No ale trzeba przyznać, że wiele osób komentowało to, że mimo, że przecież pani Marta wracała do pracy, to jednak pracowała dużo mniej niż wcześniej i odrzucała bardzo wiele ról, ale ona sama mówiła, że niczego nie żałowała. Natomiast do wychowywania swoich dzieci podchodziła zdroworozsądkowo, mimo że w domu nie brakowało pieniędzy, to dzieci nie chwaliły się drogimi gadżetami i wychowane były w takim szacunku do pieniędzy, szacunku do tego, co mają. Wszyscy mamy wielki szacunek do chleba. Babka nauczyła mnie, że gdy kromka upadnie, trzeba ją podnieść i pocałować. Ważny bardzo był czas, który spędzali razem, a kiedy dzieci wyprowadziły się z domu, bardzo ważne były wspólne posiłki, przynajmniej raz w tygodniu. Przygotowywała je nawet, kiedy wieczorem musiała pójść na spektakl. No i tak, oczywiście panią Martę kojarzymy z filmu Ja Wam Pokażę. Mówię o pokoleniu moim, ludzi, którzy już jako dzieciaki mogli oglądać ją jako starszą osobę. No i oczywiście jako teściową z Miodowych Lat, gdzie zawsze docinali sobie z Karolem, to były moje ulubione momenty. Natomiast trochę jeszcze młodsi ode mnie na pewno kojarzą ją jako Michałową z Rancha. I sama Marta powiedziała, że dla niej to był bardzo duży szok, że jeszcze w tym wieku może wzbudzać aż takie zainteresowanie i mieć ponownie tak wielu fanów, że nawet Polonia, po prostu ludzie z Ameryki, bardzo często pisali do niej, że ją uwielbiają. Gdyby ktoś mi powiedział wcześniej, że będą do mnie dzwonić rodacy z zagranicy, krzycząc do słuchawki: pani Marto, kochamy panią, nigdy bym nie uwierzyła. Jak sama przyznała, bardzo lubi właśnie teraz już jako dojrzała kobieta wcielać się w takie stanowcze kobiety, a czasem nawet jędze. Baby potwory trudniej jest uwiarygodnić, wyjaśniła, no i jest to chyba dla niej fajne wyzwanie, które możemy chyba śmiało powiedzieć, że świetnie jej wychodzi. No i oczywiście pani Marta dalej sobie świetnie radzi, świetnie pracuje, nie zamierza odchodzić na emeryturę, sama przyznała, że ponieważ praca jest jej pasją, to będzie chciała jak najdłużej pracować, oczywiście na salonach widywana jest rzadko. Bardzo dużo czasu poświęca teraz wnukom, dzieciom, rodzinie. I tak naprawdę nie narzeka jak wiele kobiet w dojrzałym wieku na to, że propozycji aktorskich jest mniej, a jak sama mówi, wybiera i selekcjonuje, ponieważ kiedyś w młodości bardziej bała się, że być może coś ją ominie, a teraz po prostu ma ten przywilej, że gra tylko to, co jej się podoba. I na koniec taka ciekawostka, że chciałabym zwrócić Waszą uwagę, bo tak jak się przygotowywałam, to na to wpadłam, że w rodzinie Englertów jest faktycznie coś takiego, że tam wszyscy jakoś długo w związkach są, ale tych drugich. Bo i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tę parę, długowieczność, no a przecież pani Marta po rozwodzie. Maja Ostaszewska i jej syn Michał również, to nie był ich pierwszy związek i teraz mają wspólnie dzieci, świetnie się mają jako para.
No a na przykład brat pana Macieja, Jan Englert i Beata Ścibakówna, to również przykład pary, która przecież tak naprawdę musiała zostawić swoich partnerów po to, by być razem i też od wielu lat są razem zgodnym małżeństwem. Ciekawa sprawa. No i na dziś to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam się podobało, więc dajcie mi znać. No i oczywiście przypominam Wam o tym, żeby odwiedzić mój Instagram. Tam znajdziecie zdjęcie z tą książką i będziecie mieć instrukcję, co zrobić, żeby taką książkę dostać, a link do tej książki oczywiście macie w opisie, więc jeżeli ktoś chciałby kupić, żeby sobie poczytać, no to zdecydowanie polecam. Serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję, poproszę o łapkę w górę, no i co? Lecę czytać! Pa!